Hejka kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem. Tym razem dotarło do mnie coś fantastycznego, w końcu mam to ja! Jest to maszynka, blender czy shaker, jak wolicie, do robienia maseczek. Fantastyczna rzecz! Kupiłam ją za jedyne 30 zł na Vinted, ponieważ nie chciałam zamawiać z Chin, za długo by to do mnie szło. Ale już mam, po prostu jestem zachwycona, nie mogę się doczekać jak zrobimy tą maseczkę. A więc otwórzmy i zobaczmy co mamy w środku. Otwieram pudełko. Zawartość wygląda w ten sposób. Pierwszą rzeczą, która rzuca mi się w oczy, jest silikonowa podkładka, gdzie będziemy wylewać naszą gotową maseczkę. Fantastycznie, już się nie mogę doczekać. Również jest instrukcja, mam tutaj 3 paczki, ważne w ogóle do 2002 kwietnia, więc długi termin ważności. 3 paczki tabletek do tworzenia maseczek, jest to kolagen. 3 paczki tych tabletek. Później wam pokażę jak wyglądają w środku, jak otworzę jedną z nich. I samo urządzenie, które jest takie. Jest bardzo maciupcie, spójrzcie, to jest moja ręka. No czy to nie jest urocze? Specjalnie leciałam dla was do sklepu po owoce, ale myślę, że użyjemy cytryny. Cytryna działa rozświetlająco na naszą buzię, więc użyjemy soku z cytryny i zrobimy taką cytrynową maseczkę. Więc teraz idę wyciskać sok z cytryny, przeniosę was do siebie bliżej i zobaczycie jak powstaje maseczka. Czy nam się uda? Przekonajmy się! Więc tak, moi kochani, przygotowałam sobie tutaj wszystko i jednak wybrałam zamiast cytryny kiwi, jak widzimy. Woda do urządzenia musi mieć powyżej 85 stopni, więc podgrzałam sobie tą wodę. No nie wiem, ile ta woda może mieć. Nie mam zielonego pojęcia, więc po prostu ją podgrzałam. Mamy wlać wody na sam początek, 60 ml. Tutaj mamy zaznaczone, nie widać zbyt dobrze na tym przezroczystym, a później pierw 60 ml wody i później 20 ml naszego dodatku, w naszym przypadku jest to kiwi. A na sam koniec wrzucamy tabletkę i odpalamy nasz sprzęt. Ja włożyłam baterię, bo zauważyłam, że jest to na baterie, które nie były dołączone do zestawu. Są tutaj małe paluszki AAA, więc możemy zaczynać. Troszkę się tego boję. Więc tutaj otwieramy sobie nasz blenderek. Tutaj próbowałam odkleić naklejkę, oczywiście wszystko się pociapało, no ale no to tak jak ja. I wlewamy nasze 60. Mam nadzieję, że wystarczy tyle tego kiwi, bo nie mogłam wycisnąć więcej soku z kiwi, więc wzięłam trochę miąższu. I teraz dolewamy, tutaj nam się oczywiście no jest gorąca ta woda. Zamazało i dolewamy nasze 20 ml dodatku. Myślę, że jest ok. Zostało jeszcze trochę nawet, więc super. Na koniec otwieramy nasze tabletki kolagenowe. W opakowaniu jest ich, już wam mówię, 8. Musiałam policzyć. I na koniec dajemy jedną taką tableteczkę. Zamykamy nasz blender i włączamy. I tutaj nam się miesza. Ma się to mieszać około 5 do 8 minut. I tyle samo ma stygnąć w międzyczasie na naszej tutaj masce. Ale później, pójdziemy do tego później. Teraz pokażę wam z bliska jak to się miesza. A więc kochani, chciałabym wam powiedzieć, że wydaje mi się, że zrobiło się to bardzo gęste. Widzę jeszcze gdzieś tutaj przemyka nam ta tabletka, więc nie do końca się rozpuściła. Dam jej jeszcze chwilę. i wtedy zaczynamy wylewać na naszą podstawkę. Moi drodzy, wyłączam machinę, tabletka już się rozpuściła, otwieram i wylewam nasz produkt na maskę. Mam nadzieję, że to się uda. Staram się równomiernie rozlać. Wygląda to dobrze. Do zestawu został dołączony również taka szpatułka, aby po prostu równomiernie sobie tutaj porozkładać. Jak widzimy, większość mi spłynęła tutaj na dół. Może mam krzywy stół. Wszystko mi zjeżdża w dół. No dobrze, a gdy już wszystko zostało równomiernie rozprowadzone, odczekujemy około 5 minut i zobaczymy, co nam z tego wyszło. Będziemy testować. Kochani, nagrywam wam pustą maskę, ponieważ no niestety czekałam bardzo długo. Czekałam około godziny, co 15 minut sprawdzałam i niestety nie zastygło mi to. Nie wiem, może dałam za dużo wody, może ta woda była za ciepła. Sami widzieliście, że w maszynce to gęstniało. Jestem bardzo, bardzo zawiedziona. Cóż wam mogę więcej powiedzieć? Spróbuję może z cytryną albo z truskawkami, z czymś innym. No z kiwi niestety nie wyszło. A więc dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak Instagram i TikTok. Serdecznie również zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film. Również jeśli podobają wam się takie filmy z testowania różnych dziwnych urządzeń, zapraszam do zostawienia łapki w górę, a to powie mi, że chcecie więcej takich filmów. Oczywiście zapraszam was do komentowania, czytam wszystkie komentarze, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!